10 stycznia 2015 roku Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe zorganizowało koncert, podczas którego przypomniano postać wyjątkowego artysty, muzyka i wykładowcy – Jaremy Klicha. W drugą rocznicę śmierci artysty, podczas koncertu zorganizowanego w pomieszczeniach Wrocławskiego Sanktuarium Muzyki, Jaremę Klicha muzycznie wspominali przyjaciele artyści. Wystąpili muzycy, którzy wspólnie grali wraz z Jaremą. W koncercie udział wzięli Kamil Bartnik, Leszek Zaleski, duet Leszek Zaleski i Michał Bąk, Magdalena Czwojda, duet Bogna Jurewicz i Leszek Zaleski, Krzysztof Pełech, duet Robert Leonard i Andrzej Kalus, Piotr Zaleski. Na to bezprecedensowe muzyczne wydarzenie przybyli przyjaciele i fani artysty. Jak się okazało, wynajęta na koncert sala okazała się zbyt mała i ledwie zdołała pomieścić publiczność. Jako pierwszy wystąpił Kamil Bartnik, muzyk aktywnie koncertujący na terenie Dolnego Śląska. Artysta występuje z powodzeniem solo i w duecie z pianistką Kamilą Karwowską-Bartnik. Współpracuje z wybitnymi orkiestrami Wratislavia, Filharmonia Wrocławska, Filharmonia Świętokrzyska, Kamerata Nowa i Toruńska Orkiestra Kameralna. W swojej karierze współpracował ze znanymi dyrygentami Janem Staniendą, Jackiem Rogalą, Zygmuntem Richterem i Michałem Nesterowiczem. Podczas koncertu Kamil Bartnik wspominał: Znałem Jaremę od początku swojej gitarowej działalności. Ceniłem go jako gitarzystę, muzyka i pedagoga. Miałem okazję mieć u niego zespół kameralny, kiedy studiowałem w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Thank you.
Drugi z kolei wystąpił Leszek Zaleski. Swoją muzyczną edukację rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu w klasie Zdzisława Musiała. Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie adiunkta Jeremy Klicha. Muzyk swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach gitarowych u cenionych mistrzów tego instrumentu. Leszek Zaleski wspomina. W marcu 2013 roku realizowaliśmy z Jaremą wspólną muzyczną inicjatywę klubową. Był to, jak się później okazało, nasz ostatni projekt. I dodaje. Z Bogną Jurewicz współpracujemy już rok. Był to nasz trzeci wspólny koncert. Bogna ma oryginalny i ciekawy wokal. Dobrze mi się z nią pracuje. And we should be together, baby. Kolejnym interesującym artystycznie tandemem jazzowo-klasycznym był występ Leszka Zaleskiego i Michała Bąka, absolwenta Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Duet na muzycznej scenie działa już kilka lat. Nietypowe połączenie dwóch różnych gitar sprawia, że w efekcie otrzymujemy oryginalne i niespotykane brzmienie, a gitary pięknie się uzupełniają.
Magdalena Czwojda. Od lat związana jest ze środowiskiem gitarowym w Polsce. Od czasów liceum muzycznego, które ukończyła jako absolwentka Marka Zielińskiego, grała w duetach. Także podczas tego wspomnieniowego koncertu wystąpiła z Tomkiem Grabowym. Moją inspiracją był duet Chris i Jarema, wspomina Magdalena. Poznałam obu artystów i zaprzyjaźniliśmy się serdecznie. Spędziliśmy wiele wspólnych chwil poświęconych muzyce, ale także towarzysko. Z Tomkiem gramy od niedawna szeroko rozumianą muzykę improwizowaną. Występ w duecie z Tomkiem był naszym hołdem złożonym Jaremie. Thank you.
Podczas koncertu solo wystąpił także Krzysztof Pełek. Artysta w 1995 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie studiował pod kierunkiem profesora Piotra Zaleskiego. W roku akademickim 1992-93 studiował u profesora Gordona Crosskeya w Royal Northern College of Music w Manchesterze. Doskonalił swoje umiejętności pod okiem takich znakomitości światowej gitary jak Edmund Jurkowski, Robert Ozell, Kostas Kotsiolis, Joseph Urszolmi. W latach 1995-2000 był wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od października 2005 roku Krzysztof Pełek prowadzi klasę gitary w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Poprzez takie muzyczne spotkania będziemy wspominać Jaremę, mojego muzycznego partnera. Jest we Wrocławiu i na całym świecie wiele osób, które go pamiętają i darzą ciepłymi wspomnieniami, jako wspaniałego muzyka. Nietuzinkowa to postać o barwnej osobowości i wielkim poczuciu humoru. Mówi Krzysztof Pełek i dodaje, tak, Jarema miał wyjątkowe poczucie humoru. Robert Leonard i Andrzej Kalus to muzyczne małżeństwo z rozsądku. To jedna z ciekawszych formacji młodszego pokolenia artystów z kręgu tzw. krainy łagodności.
Wypracowane przez ponad dekadę brzmienie zespołu opiera się przede wszystkim na umiejętnym połączeniu liryzmu z ciekawą i dynamiczną aranżacją, co w efekcie daje interesujący mariaż muzyki z tekstem, odbiegający od stereotypowego pojmowania piosenki poetyckiej jako nostalgicznej i przeintelektualizowanej próby rozważań egzystencjalnych. Napisz mnie i szepczesz zgrzana lotem, tuć ja się tobie tylko śnię, nie zapominaj potem, tuć ja się tobie. Niemniej jednak w swoich tekstach artyści od tematów ważnych nie uciekają, bo jak na małżeństwo przystało, większość ich utworów traktuje o miłości. Ale już nie tej młodzieńczej, naiwnej, pierwszej, lecz nieco dojrzalszej, nieraz pełnej rozczarowań i bólu, acz zawsze prawdziwej. Zespół z powodzeniem koncertuje w całym kraju oraz za granicą od ponad 15 lat. Muzycy z powodzeniem występowali w Niemczech, Francji i na Węgrzech. Nie zapominaj, gdzie schysz do niewiadomej mety. O, jak ty trudno mi się śnisz, bo ja moja, gdzie ty? Znaliśmy się z Jaremą towarzysko, wspomina Robert. Razem jeździliśmy w góry z gitarą, spędzaliśmy mnóstwo czasu przy ognisku, dyskutowaliśmy często o poezji i słowie. Jarema lubił zabawy słowne, przekręcanie wyrazów, był bardzo lubiany, a znaliśmy się prawie 20 lat, obaj mieszkaliśmy we Wrocławiu. Występ był naszym ukłonem w stronę mojego przyjaciela. Jako ostatni wystąpił Piotr Zaleski, profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Poznaniu. Pan profesor współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej jako koordynator, konsultant, metodyk i ekspert. Jest założycielem oraz kierownikiem artystycznym wielu festiwali gitarowych w Polsce. Był członkiem jury w krajowych i międzynarodowych konkursach gitarowych. Na wielu spośród nich pełnił funkcję przewodniczącego jury. Wielu jego studentów i absolwentów uzyskało laury konkursów krajowych i międzynarodowych.
Jarema był moim studentem, mówi Piotr Zaleski. Następnie współpracownikiem na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Razem prowadziliśmy klasę gitary. Przyjaźniliśmy się i graliśmy razem. Koncert zespołu muzyki dawnej Jacaras był szacunkiem dla Jaremy, przyjaciela i świetnego muzyka.